Szanowni moi kochani goście, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 2004 roku doktor nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe to historia Żydów Galicji oraz dzieje hodowli koni na ziemiach polskich. Najważniejsza publikacja Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia. Aspekt prawny procesu emancypacji Żydów. To najważniejsza publikacja pani Małgorzaty Ślizmarczyniec. Zapraszamy serdecznie. Zmienię się, nie zmieniło panią tutaj gościć. Proszę bardzo. Bardzo chciałam Państwu wszystkim podziękować za zaproszenie. Ja dzisiaj chciałam się z Państwem podzielić, można tak powiedzieć, moim ostatnim odkryciem. Tytuł wystąpienia: Małżeństwa cywilne i rejestracja w Galicji na przykładzie Krakowa. I tu już na samym początku chciałam zastrzec, że ja chciałabym przybliżyć Państwu kwestię małżeństw cywilnych zawieranych na podstawie przepisów austriackich, a nie małżeństw, które były zawierane w okresie istnienia Rzeczpospolitej Krakowskiej, gdzie obowiązywał kodeks cywilny Napoleona. Dla większości osób, które miały do czynienia z metrykaliami galicyjskimi z terenu zaboru austriackiego, jest to tytuł może zaskakujący. Wszyscy przede wszystkim kojarzą sobie fakt, że na terenie zaboru austriackiego zawierano małżeństwa w zasadzie tylko wyznaniowe. Tak stanowił austriacki kodeks cywilny z 1811 roku ABGB. Ja też tak, co prawda przez pewien czas, no zawsze gdzieś tam się mi w pamięci pojawiało hasło pod tytułem małżeństwa cywilne z konieczności, natomiast nigdy za tym nie szły konkretne informacje. I tak też przez lata uważali, czy uważali, nie dostrzegali tego przez problemu historycy. Patrzono na problem małżeństw przede wszystkim z perspektywy wyznaniowej i nie ma się co dziwić. Tu mamy małżeństwa, tabelę z rozkładem małżeństw i widać, że przede wszystkim zawierano małżeństwa na terenie Galicji na przełomie XIX i XX wieku w obrębie tego samego wyznania. To tylko około 10% małżeństw zawieranych na tym terenie były to małżeństwa mieszane religijne, a tutaj mamy też tabelę pokazującą, jak wyglądała sprawa małżeństw mieszanych. Zdecydowana większość małżeństw mieszanych, jak 60%, były to małżeństwa między katolikami rzymskimi i greckimi. Niewielki procent, około 1-1,5%, stanowiły małżeństwa rzymsko-katolicko-ewangelickie. Pozostałe to była kwestia około 0,5%. Czyli z perspektywy całej prowincji problem właściwie nie istniał. Jak przeglądamy bazy różnego rodzaju, też nie widać żadnych innych ksiąg. I tak to wyglądało do czasu pewnego pięknego dnia, siedząc sobie w czytelni Archiwum Państwowego w Krakowie na Siennej, zaczęłam przeglądać inwentarz akt magistratu krakowskiego i trafiłam tam na bardzo ładnie zatytułowane jednostki pod tytułem akta małżeństw cywilnych i akta zapowiedzi też cywilnych. Tych jednostek było, czy jest około 11, czy 11, i według opisu miały zawierać się dokumenty z okresu między 1896 a 1944 rokiem. Z ciekawości, bo to ciekawość to pierwszy krok do piekła, zamówiłam sobie do czytelni, no i ze zdumieniem znalazłam akta, konkretne akta.
Zawarcie, tak jak wspominałam, Austriacki Kodeks Cywilny uniemożliwiał czy wykluczał zawieranie małżeństw świeckich. Dopiero liberalizacja prawa w latach 60., konkretnie artykuł 14 ustawy Konstytucji Grudniowej z 1867 roku, gwarantujący wolność wyznania, wolność sumienia, otworzył zamkniętą dotąd furtkę i 25 maja 1868 roku wydano ustawę o warunkowej dopuszczalności zawierania małżeństw przed władzą cywilną. Dodatkowo później wydano rozporządzenie ministrów sprawiedliwości, wyznań i spraw wewnętrznych z 1 lipca tegoż roku, w którym opisano, jak takie małżeństwa mają wyglądać. Ogłoszono wzory protokołu ślubu oraz zapowiedzi. Dodatkowo znalazły się tam informacje, że powinny, ponieważ małżeństwa te miały być zawierane przed starostami albo w miastach tak zwanych statutowych przed prezydentami tych miast i że te urzędy mają prowadzić odpowiednie rejestry. Dodatkowo 9 kwietnia 1870 roku pojawiła się ustawa o małżeństwach osób nienależących do żadnego ustawowo uznanego kościoła lub stowarzyszenia religijnego i prowadzeniu rejestrów urodzenia, małżeństw i śmierci. W świetle tych przepisów małżeństwo przed władzą świecką mogły zawrzeć osoby, a nienależące do żadnego prawnie uznanego kościoła lub związku wyznaniowego, popularnie zwane bezwyznaniowymi, oraz takie, którym właściwy duszpasterz odmówił pobłogosławienia związku z przyczyn nieznanych w prawie świeckim. To najczęściej były sytuacje a. małżeństw mieszanych, b. przypadki unieważnienia małżeństwa, rozwodu oraz różne inne nietypowe sytuacje. Tak jak wynikało z tych poprzednich tabel, była to bardzo niewielka grupa osób, które decydowały się zawrzeć takie związki. I co ciekawe, nie byli to tylko wolnomyśliciele deklarujący bezwyznaniowość. Tu mamy kilka osób o poglądach lewicowych, znany być może Państwu Henryk Lowit, znany także pod nazwiskiem Kanarka, Kanarek, działacz społeczny, pedagog, Leon Loria, członek podpułkownik Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, w okresie międzywojennym w latach 20. komendant lotniska na polu kotowskim w Warszawie, oprócz tego zapalony taternik i narciarz. Inni to Aleksander Landy, również działacz społeczny, pedagog, pediatra oraz Ignacy Pienkowski, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie, członkowie rodziny Bulwidów, znanych w Krakowie z wolnomyślicielstwa i takich liberalnych poglądów, czy na przykład docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, swego czasu obiecujący biochemik Augustyn Wróblewski. Ale także małżeństwa osób bezwyznaniowych stanowiły około połowy tych przypadków. Pozostałą część stanowiły małżeństwa osób, które teoretycznie mogłyby zawrzeć małżeństwa wyznaniowe. Dwa przypadki znalazłam wyznawców religii mojżeszowej. W jednym przypadku prawdopodobnie chodziło o ułatwienie uzyskania dokumentów potwierdzających fakt urodzenia, bo chodziło o konwalidację czy małżeństwa tak zwanego rytualnego. I w sumie nie wiadomo, dlaczego zwróciliście się ludzie do burmistrza Krakowa. Były przypadki małżeństw rzymskokatolickich. Tutaj przede wszystkim były to osoby, które miały życiowe się unieważnienie małżeństwa albo inne tego typu nieprzyjemne sytuacje z punktu widzenia Kościoła katolickiego. Poza tym
też przypadki rzeczywiście małżeństw w stanie wyższej konieczności na łożu śmierci. Były także pary mieszane. Dokumenty, które udało mi się odnaleźć, w zasadzie bardzo różnią się od tego, z czym mamy do czynienia w przypadku prac zwykłych ksiąg metrykalnych. Są to koszyty, przede wszystkim prowadzone w języku polskim, choć można znaleźć także dokumenty w innych językach, oczywiście po łacinie, po języku rosyjskim, w zależności od pochodzenia osób zawierających związek. W Krakowie brali także śluby bowiem mieszkańcy Królestwa Polskiego. Oczywiście małżeństwa świeckie nie cieszyły się poparciem Kościoła. Stąd Kościół prowadził różnego rodzaju kampanie przeciwko takim zgubnym z jego punktu widzenia konkubinatom. I opinia społeczna, przynajmniej na początku, była zainteresowana tą sprawą dość mocno. W związku z tym, gdy zawierano w Krakowie w ratuszu pierwszy tego rodzaju związek, donosił o tym nawet czas. Dziś w południe odbył się w ratuszu pierwszy ślub bezwyznaniowy w obecności prezydenta miasta dr. Wigla, wiceprezydenta dr. Strzeleckiego i radcy magistratu dr. Schmidta. Czyli cała śmietanka się zebrała. Tutaj mamy zdjęcie poszytu tego pierwszego małżeństwa. Później sprawa wyglądała już inaczej, mniej było sensacji takich małżeństw, przynajmniej udokumentowanych na początku jest zaledwie kilka, po jednym, dwa rocznie. Więcej pojawia się dopiero w pierwszych, na przełomie XIX i XX wieku, mniej więcej 5-6 rocznie. Znacznie ilość takiego rodzaju związków zwiększa się w okresie I wojny światowej i później w latach 20. Tutaj okoliczności wojenne skłaniały do tego typu zachowań. Zresztą mamy nawet przypadki, że ktoś tam bierze ślub, jest zwolnienie z zapowiedzi, ponieważ narzeczony ma udać się na front. Mieliśmy stronę tytułową. Tutaj mamy w większości przypadków jest dołączony spis dokumentów, które się w takim poszycie znajdują i zwykle otwiera go tutaj jest spis dokumentów. Następnie jest podanie narzeczonych z prośbą o udzielenie tego rodzaju związku. Dalej mamy najczęściej, bo trzeba było uzasadnić, dlaczego chce się taki świecki ślub wziąć, jest kopia dokumentu z odmową udzielenia ślubu, czy też ogłoszenia zapowiedzi. W tym wypadku mamy dokument rabinatu krakowskiego. Ponieważ sytuacja była taka często szczególna, nie brak wielu innych dokumentów. I tutaj mamy przykłady, dość ciekawy dokument. To jest list rozwodowy. Narzeczona była bowiem rozwiedzioną Żydówką i dodano tutaj taką kopię. A tu mamy unieważnienie, katolickie unieważnienie małżeństwa. Dość szczegółowo opisywano w takim dokumencie nieraz, dlaczego tak to małżeństwo zostało unieważnione, powołując się na przykład na stwierdzoną lekarską niemoc płciową. Ponieważ w przypadku osób bezwyznaniowych najczęściej ta deklaracja wystąpienia z kościoła rzymskokatolickiego czy z gminy izraelickiej miała miejsce przed ślubem, w dokumentach można znaleźć podanie o wypisanie, można tak powiedzieć, z kościoła czy gminy i później odpowiedź magistratu, ewentualnie pismo poświadczające bezwyznaniowość. Tutaj mamy pismo, w którym poświadcza się, że córka profesora Odona, Wida, Zofia, wystąpiła z kościoła katolickiego w 1909 roku. To jest taki szczególny przypadek, kiedy to wystąpienie miało miejsce
znacznie wcześniej przed ślubem. Oczywiście w przypadku ślubu świeckich ogłaszano też zapowiedzi. Tradycyjnie powinny być one ogłoszone w miejscu zamieszkania osób, które pragnęły zawrzeć związek małżeński, mieszkały tam 6 tygodni. W pewnych sytuacjach dopuszczano zwolnienie z ogłoszenia zapowiedzi drugich i trzecich, a nawet wszystkich, ale to już była sytuacja nadzwyczajna. Na przykład w przypadku osób zawierających małżeństwa w szpitalach. Tutaj mamy dokument, bo takie zapowiedzi ogłaszano na tablicy informacyjnej miasta. Ewentualnie też czasami tu mamy przykład takiego ogłoszenia zamieszczonego w prasie. Dość ciekawym, istotnym dokumentem jest protokół. Jest on sporządzany, był on sporządzany najczęściej dość wiernie w stosunku do wytycznych zawartych w rozporządzeniu z 1868 roku. Pisano kiedy, gdzie i zaczynano od tego, że ślub został zawarty w obecności prezydenta lub jednego z wiceprezydentów miasta, w obecności jednego z miejskich urzędników i zaprzysiężonego protokolanta. Dodatkowo podawano, oczywiście są informacje na temat tych urzędników, tutaj mamy, tutaj jest Henryk Szarski, kolejny urzędnik, protokolant, a potem mamy nazwiska narzeczonych, kto i z kim. Dodatkowo podawano, musiało być obecnych dwóch świadków, podawano także oczywiście szczegóły dotyczące ich pochodzenia. Potem mamy informację, że wyrazili oni wolę wstąpienia w związek małżeński. Na końcu znajdują się podpisy wszystkich uczestników ceremonii. Ciekawe bywają zarówno listy urzędników, którzy brali udział w tych ceremoniach, na przykład gdy ślub był udzielany standardowo w ratuszu. Na początku przynajmniej zawsze ceremonię prowadził prezydent, później można powiedzieć, sytuacja się opatrzyła i często zajmowali się tym drugi albo nawet trzeci wiceprezydent. Natomiast gdy ślubu udzielano w szpitalu, mamy to odnotowane przypadki ślubów w szpitalu Świętego Łazarza, to zawsze udzielał to wiceprezydent. Są też przypadki, oczywiście najczęściej świadkami są znajomi pary młodych w szpitalu, są to pracownicy też szpitala. Mamy też przypadek, gdzie jest na akcie ślubu, na protokole zanotowana informacja, że za narzeczonego, który nie był w stanie się podpisać, już podpisał się jeden z pracowników szpitala. Później czasami także mamy tutaj dołączone inne dokumenty, na przykład informujące, że po latach doszło do rozchodu tego małżeństwa albo separacji. Ponieważ mamy też partię dokumentów pochodzących z okresu po 1918 roku, warto zauważyć, że sposób prowadzenia tej dokumentacji właściwie niczym się nie zmienił. Tu mamy materiały z lat 20. Właściwie nie ma większej różnicy w obwolucie, a taki sam praktycznie jest spis zgromadzonych dokumentów. No ewentualnie można też zobaczyć odmienne znaczki skarbowe. Tu mamy znaczek już z Orłem, a nie Herbem Austro-Węgier. Te materiały są bardzo ciekawe, ponieważ pozwalają nie tylko uzupełnić biografię wielu znanych krakowskich postaci, jak na przykład Widowie, Pienkowski, których biogramach często nawet publikowanych w Polskim Słowniku Biograficznym, jak się okazuje, podane są niewłaściwe daty zawarcia związków małżeńskich, ale także stanowią
bardzo ciekawy materiał do badań historyczno-socjologicznych nad małżeństwami mieszanymi, można powiedzieć, wolno myślicielstwem. Niestety, przynajmniej z moich sondaży wynika, że tego rodzaju materiału praktycznie nie ma. W Archiwum Państwowym w Krakowie, jak i materiałach ze starych galicyjskich, które przejrzałam, jedyne wzmianki, że być może jakieś tam zapowiedzi się zachowały tego rodzaju, dotyczą starostwa właściwie już z terenu Śląska Austriackiego, to znaczy z Bielska. Poza tym w żadnym z oglądanych komentarzy nie znalazłam niczego podobnego. Ja osobiście przypuszczam, że być może, o ile się zachowały, takie akta mogą znajdować się w spuściźnie czy w zasobach lwowskich kolejnego dużego miasta, gdzie tego rodzaju związki mogły ujść uwadze publicznej. Osoby je zawierające nie narażały się na jakieś szykany, po prostu były w stanie zniknąć w tłumie. Dzięki różnym narzędziom internetowym znalazłam natomiast podobne dokumenty, prawdopodobnie dla Wiednia. Więc no jest to swoista ciekawostka dla osób, które mają problemy ze znalezieniem informacji na temat ewentualnie zawarcia związku małżeńskiego przez swoich przodków. Być może trzeba wziąć pod uwagę, że z różnych względów związek ten był związkiem cywilnym, a oprócz tego stanowią bardzo interesujący materiał badawczy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ja tu przepraszam, bo ja siedziałem właśnie w internecie, bo zaciekawiło mnie to połączenie tej poszukiwań genealogicznych z tą hodowlą koni. Ale to nie jest absolutnie żart. Słuchajcie, moi drodzy, znalazłem coś takiego. Nasz kolega Andrzej Mieńko, czy jest tutaj może? To myślę, że mi wybaczy, bo to cytuję z jego Facebooka, jak to się mówi. Kolega Andrzej zajmuje się nazwiskiem Widuch. I słuchajcie, znalazł dwóch widuchów. Jeden widuch to jest ojciec. Znaczy ten starszy. To ojciec jest Dumbel, matka Witulka, płeć Ogier, data urodzenia 31 marca 1968, rasa wielkopolska. Szukał dalej, proszę sobie wyobrazić, i znalazł drugiego widucha. Ojciec Hulajpol, matka Witana, płeć Wałach. Data urodzenia 64 rok. Rasa wielkopolska. I to jest to połączenie praktyczne genealogii z hodowlą koni. Słuchajcie, moi drodzy, genialne. Jestem pełen podziwu, ale też widzieliście, że mamy tutaj też, pobratyńców. Genealogia końska. Przepraszam na emocje, ale rzeczywiście całkowicie nowa rzecz, bo do tej pory nie mieliśmy danych dotyczących małżeństw cywilnych, prawda? Zawsze opieramy się o archiwach, o małżeństwa kościelne i jak pani powiedziała wcześniej, jednowierzcy, jeżeli tak mogę powiedzieć. A tutaj nie dość, że mieszane, to jeszcze związane z wystąpieniem z kościoła oraz z małżeństwami o różnych wierzy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Nowy trop. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Jeśli jakieś pytania są, to jest pani do dyspozycji. Słuchamy. Może coś. W każdym razie jest pani tutaj wśród nas. O, jest. Znaczy, mnie się nasunęła taka myśl, jak słuchałem wykładu. Ja się spotkałem z takim małżeństwem cywilnym, no nie tyle w mojej rodzinie, ale moim krewnym był profesor Władysław Spasowski. I tak się złożyło, że jego wychowankowie, czyli nauczyciele, no jest ich wychowanków, było tych wychowanków wielu w Polsce, ale właśnie między innymi oni pod wpływem myśli profesora Spasowskiego odstąpili od kościoła i zawierali związki małżeńskie. Wiem, że taka para z Warszawy w okresie międzywojennym pojechała do Poznania, żeby tam zawrzeć taki związek cywilny, bo ponoć w Warszawie wtedy nie udzielano ślubów cywilnych,
co może wydaje mi się nieprawdą, ale może dlatego, żeby uniknąć właśnie tego ostracyzmu, nie wiem, środowiska czy rodziny. Ale z takim małżeństwem się spotkałem w latach 30. Akurat tutaj można powiedzieć tak, przez długi Polska nie dorobi, no, tworząca się państwo, no, miało poważne problemy z połączeniem różnych systemów prawnych, ekonomicznych, no to wszystko się zrastało i przez właściwie cały okres międzywojenny w Polsce na terenie każdego z zaborów obowiązywało, czy właściwie długo można tak powiedzieć, obowiązywało prawo obowiązujące wcześniej na terenie danego zaboru. Prawo rosyjskie nie przewidywało możliwości zawierania świeckich małżeństw. Stosowano przepisy wyznaniowe, stąd na przykład osoby, które z różnych względów no, chciały się rozstać, były rzymskimi katolikami, chciały się rozstać ze swoim współmałżonkiem, zmieniały nieraz wyznanie, czy to na prawosławne, co było źle widziane, czy też na przyjmowały, czy wstępowały do któregoś z kościołów protestanckich. To samo w przypadku osób, które chciały zawrzeć związki małżeńskie, na przykład z osobami, które już miały rozwód. Tutaj na przykład marszałek Piłsudski jest dobrym przykładem. Natomiast prawo pruskie było dużo bardziej liberalne i tam obowiązywały przepisy pozwalające na zawarcie małżeństwa cywilnego. Zresztą na pewno wszyscy tutaj, którzy się znajdują, dobrze o tym wiedzą i którzy pochodzą z tego regionu, dobrze o tym wiedzą. Co więcej, na przykład to prawo zezwalało na zawarcie związku małżeńskiego osoby należącej do kościoła chrześcijańskiego z wyznawcą religii mojżeszowej. Spora grupa osób pragnących tak zawrzeć takie małżeństwo mieszane, jeżeli miała takie możliwości, udawała się do Poznania, żeby takie małżeństwo zawrzeć, bo przepisy austriackie nie pozwalały na takie związki. Tam kodeks cywilny przewidywał różnicę wyznania, to znaczy chrześcijanin nie mógł zawrzeć związku ważnego małżeńskiego z niechrześcijaninem. To praktycznie wykluczało na przykład ślub rzymskiego katolika z osobą bezwyznaniową. Bardzo dziękujemy. Naprawdę nowa dziedzina wiedzy. Raz jeszcze dziękuję. Szanowny, przepraszam, oczywiście dobrze.